Dzień dobry, wita się z wami Marcin Sergiusz Przybyłek. Na początku jak zwykle wielkie podziękowania dla moich patronów i członków tego kanału. Bardzo doceniam Wasze wsparcie. A teraz przejdziemy do kolejnego kazania kościoła, jedynki i jej znaczenia i tym razem zajmiemy się światem zewnętrznym. Być może zauważyliście w poprzednim materiale, że na tym obrazku, na którym pokazany jest ten wewnętrzny obserwator, jest on w centrum, dookoła niego są ekrany, obudowane jest to mózgiem, a poza mózgiem są takie rozety, takie struktury geometryczne, w ogóle się nie kojarzące z tym, co widzimy na zewnątrz, prawda? Bo tutaj, dookoła mnie. Jest kanapa, książki, regały, jakieś miecze, obrazki, kapelusz, i tak dalej. To wszystko, co widzicie w tle, absolutnie nie przypomina żadnych geometrycznych rozet. Tymczasem na tamtym obrazku, nie przypadkiem, to jest obrazek zamówiony przeze mnie u takiego polskiego grafika, Łukasza Ortezy Matuszka. Tam są te geometryczne struktury. Dlaczego tak? No więc spróbujmy sobie odpowiedzieć na takie podstawowe pytanie, czyli czym jest ta rzeczywistość zewnętrzna? Bo do tej pory mówiliśmy o bardzo takich eterycznych bytach, mówiliśmy o jedynce, czyli o symbolu um, istnienia, mówiliśmy o zerze, czyli o symbolu. Podmiotowości, tak? Po symbolu ja. Mówiliśmy o najprostszym ze zdań, czyli ja jestem, mówiliśmy o wewnętrznym obserwatorze, ale przecież ktoś mógłby powiedzieć: Przecież istnieje też świat zewnętrzny. I dlaczego, jakby o nim ty, Marcin, nie mówisz, podczas kiedy fizycy, ci najsłynniejsi, w zasadzie skupiają się wyłącznie na tym świecie zewnętrznym? Właśnie dlatego ja mówię głównie o tym świecie niezewnętrznym, bo ten świat zewnętrzny on jest po pierwsze no, dosyć intensywnie badany, a po drugie on jest bardzo często traktowany jako jedyny. Jeśli zapytacie pana Dagras Tysona, czy jak on się tam nazywa, zaraz sobie to tutaj napis pojawi się prawdziwy. Co on sądzi o śmierci? To on zacznie wam opowiadać, że śmierć nie jest niczym takim strasznym, bo atomy, z, którego się składa, z, z których się składamy, zamienią się w coś innego. No pan Tyson, jakby pomija zupełnie olbrzymią część rzeczywistości, która jest niezwiązana z tym, co badają fizycy. Ono jest akurat astrofizykiem, czyli tę rzeczywistość pozaatomową, właśnie tę rzeczywistość. Właśnie tego wewnętrznego obserwatora, tę rzeczywistość tak zwaną niefizykalną, która jest bardzo ważna i która nie jest jakimś wymysłem czytelników pism typu Nieznany Świat i tak dalej, to ja nie chcę deprecjonować tych czytelników, ale to nie jest jakaś teoria spiskowa o świecie niefizykalnym, tylko to jest świat niefizykalny jest jakby potwierdzony, jego istnienie jest fenomenalnymi eksperymentami myślowymi, przede wszystkim eksperymentem o czym nie wiedziała Mary. To jest naprawdę bardzo, bardzo ważny eksperyment, który pokazuje, że istnieje Olbrzymi obszar wiedzy, który jest niefizykalny, czyli nie można jakby pozyskać tej wiedzy w inny sposób, jak tylko w sposób subiektywny, <laughs> czyli no, nie, nie cytując tego, albo dobrze, już, skoro opowiedziałem o tym, powiedziałem, że istnieje coś takiego, jak ten eksperyment, o czym nie wiedziała Mary, no to może go przytoczę. Więc o co chodzi w tym eksperymencie, w skrócie. Ten eksperyment mówi o tym, że, przypominam, jest to eksperyment myślowy, że istnieje dziewczynka Mary, która jest najmądrzejszą osobą na świecie. Mary wie wszystko o wszystkim. Mój pies domaga się wejścia do pokoju. No dobrze, oby się nie okazało, że za chwilę będzie chciał wyjść. Wracając do eksperymentu, o czym nie wiedziała Mary? Mary jest najmądrzejszą osobą na świecie, posiada wiedzę zgromadzoną do tej pory przez ludzkość i wszystko pamięta. Czyli nie dość, że przeczytała wszystko, to jeszcze wszystko pamięta. Jedyny szkopuł z Mary polega na tym, że ona żyje w pomieszczeniu, które jest czarno-białe. Nie ma tam żadnych barw. Wszystko, co ją otacza, książki, jeśli jest tam jakiś telewizor, przedmioty, są albo czarne, albo białe, albo w odcieniach szarości. Ona sama też. Ona sama też. Czyli patrząc na swoje ręce, na swoją skórę, na swoje ubrania, też widzi wyłącznie kolory czerni i bieli. Również oczy ma czarno-białe. No wszystko, włosy. Nie ma w tym pomieszczeniu, w którym ona przebywa, ani jednego koloru. Również jest to pomieszczenie bez okien, więc Mary nie jest w stanie Zobaczyć świata zewnętrznego, w którym są barwy. I Mary wie wszystko o kolorach. Wie, w jaki sposób powstaje fenomen barwy, w jakiej, jakiej długości fale elektromagnetyczne muszą uderzyć w nasze komórki światłoczułe, w nasze czopki, żeby powstało wrażenie barwy czerwonej, niebieskiej, fioletowej, brązowej, żółtej itd. Ona to wszystko wie. Pewnego dnia drzwi jej pomieszczenia, Zostają otwarte. Mary wychodzi na zewnątrz, widzi świat i po raz pierwszy w życiu widzi kolory. I okazuje się ku zaskoczeniu Mary, że chociaż Mary wiedziała wszystko na temat świata i chociaż wiedziała wszystko na temat kolorów, to jednak nie wiedziała rzeczy bardzo ważnej, mianowicie jak to jest widzieć kolory. Nie wiedziała, jak to jest, czym jest doznanie koloru czerwonego, niebieskiego, fioletowego, brązowego, zielonego, turkusowego i tak dalej. Nie znała tej wiedzy. Nie, 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 nie była w posiadaniu tej wiedzy. Ważne tutaj jest słowo wiedza. Tak, że wydaje nam się bardzo często, że ta wiedza książkowa, wiedza naukowa, to jest jedyny rodzaj wiedzy, jaki istnieje. To jest tak zwana wiedza fizykalna. Tak się to nazywam oficjalnie w filozofii. Natomiast ten eksperyment i wiele mu pokrewnych takich rozwinięć, które zaraz przytoczę, mówię o tym, że istnieje pewien rodzaj wiedzy, który jest możliwy do pozyskania wyłącznie za pośrednictwem subiektywnych doznań, właśnie jak to jest widzieć, kolory. Mówiłem przed chwilą, że przytoczę coś pokre pokrewnego. Pokrewnym, takim eksperymentem myślowym jest pytanie, czy jeśli ja patrzę na kolor czerwony, kolor, który ja widzę jako czerwony, i ty patrzysz na ten sam obiekt czerwony dla mnie, to czy to, co ty widzisz, jest tym samym, co ja widzę, w tym sensie, czy ta czerwień, czy ten kolor, który ja nazywam czerwonym, przez ciebie jest w ten, w ten sam sposób odbierany? Czy ty też widzisz kolor czerwony? Bo to, że ty nazywasz ten kolor kolorem czerwonym, ja nazywam ten kolor kolorem czerwonym. To nie jest jeszcze dowód na to, że widzimy to samo. Moja czerwień może się różnić od Twojej czerwieni, Twoja czerwień może być moją zielenią i odwrotnie. Nie ma żadnego sposobu, nie ma żadnego absolutnie obiektywnego sposobu, żeby to zweryfikować. I właśnie ten obszar tych doznań, tej wiedzy subiektywnej, on jest obiektywnie nieweryfikowalny. Absolutnie nieweryfikowalny. Więc. To jest właśnie odpowiedź na pytanie, czym jest świat niefizykalny i, czym jest, i czego dowodzi eksperyment myślowy, czego nie wiedziała Amery, że ten świat niefizykalny jest olbrzymi, to jest świat bardzo wielu. Doznań bardzo potężnej wiedzy. Wszystko to, co, co spostrzegamy, czytając literaturę, słuchając muzyki, słuchając opowieści, patrząc na piękny obraz, i tak dalej, są wszystko obszary pewnej wiedzy, którą my pozyskujemy, która jest wyłącznie niefizykalna, wyłącznie subiektywna. I to jest gigantyczny, gigantyczny obszar. Kiedy się zastanowicie nad tym, tak naprawdę, tak dokładnie, kiedy się przyjrzycie swojemu życiu. Codziennemu, to się zorientujecie, że ten obszar niefizykalny zajmuje więcej, dużo więcej przestrzeni w waszym subiektywnym istnieniu, niż ten obszar fizykalny, ten obszar na zewnątrz. Także dla te, dlatego ja bardzo dużo czasu poświęcam na ten obszar niefizykalny, bo on jest bardzo słabiutko wyeksplorowany, bo on jest piekielnie trudny do ugryzienia w sposób obiektywny. Nie ma dobrego języka, żeby go opisywać. Nie ma dobrych narzędzi, żeby go opisywać. Matematyka ma się do niego nijak. W jaki sposób ja mam matematycznie podejść do doznania odbioru koloru czerwonego? No jak. Ja nie mówię tutaj o tym, że my wiemy, jaka długość fali elektromagnetycznej wywołuje to doznanie. Ja mówię o samym doznaniu. Samo doznanie koloru czerwonego już nie podlega jakiejkolwiek obiektywnej ocenie, pomiarowi, weryfikacji, więc jest to naprawdę obszar, obszar piekielnie trudny do eksploracji, piekielnie trudny do oceny. Dlatego o nie mówię, ale dzisiaj, wracając już do tematu, będę mówił bardziej o tym obszarze zewnętrznym, który przecież obiektywnie, tak jak gdyby, istnieje. No, więc przyjrzyjmy się temu światu zewnętrznemu, właśnie temu obiektywnemu, dotykalnemu, bo bardzo często się nam kojarzy. Ten świat rzeczywisty, ten, który nas otacza, tutaj to krzesło, na którym siedzę, i tak dalej, z czymś dotykalnym, prawda? Więc ym, pierwsza rzecz, którą ym, warto zaznaczyć, jest taka, że ten świat przez nas spostrzegalny, czyli ten, z którym możemy wejść w interakcję, czy to dotykową, czy to wzrokową, czy to słuchową, czy to temperaturową, i tak dalej, to jest bardzo nikły procent rzeczywistości. Jeśli wierzyć, Fizyką, to my widzimy niewiele, bardzo niewiele. To jest mniej więcej 5% domniemanej rzeczywistości. Cała reszta, zwana potocznie ciemną materią, ciemną energią, są te dziwne obszary rzeczywistości, które spajają galaktyki dzięki ciemnej energii, czyli ciemnej materii. Galaktyki się nie rozpadają, one podobno powinny się rozpaść wskutek tego ruchu wirowego, a tego, to, to, to się nie dzieje. Dlaczego? To nie bardzo wiadomo. No, gdyby tutaj był, siedział obok mnie Leszek Błaszkiewicz, to pewnie by tutaj mi troszeczkę pomógł i powiedział coś więcej na ten temat. No, tak czy owak jest to pewna tajemnica, tak, niezależnie od tego, czy ta ciemna materia jest zgromadzona w liczniejszych, niż nam się wydaje, czarnych dziurach, czy w innych ciałach bardzo masywnych, i te, te galaktyki dlatego się nie rozbadają. Ale istnieje również coś takiego jak ciemna energia. Czyli to dziwne coś, co powoduje, że wszechświat się rozszerza i to coraz, szybszy, coraz szybciej. No w każdym razie, my spostrzegamy. Niewielką część rzeczywistości jesteśmy w stanie jakby dotykać, percypować tylko tę rzeczywistość, z którą cząstki, z których my się składamy, które my spostrzegamy, wchodzą w interakcję, czyli się od nich odbijają, mówiąc krótko, tak? To jest jedna rzecz. Druga rzecz jest taka, że to, co my uważamy za takie solidne, dotykowe, wcale takie solidne i dotykowe nie jest, bo w ogóle nie, nie istnieje coś takiego jak dotyk, tak? Mogłoby się nam wydawać, że jeśli ja dotykam te, 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 jednym palcem drugiego palca i naciskam na, na niego, no to istnieje już coś namacalnego, prawda? Czyli dotykowego. Tymczasem prawda jest taka, że atomy mojego palca wskazującego i atomy mojego kciuka nie dotykają siebie. Istnieje między nimi niewielka, ale absolutnie znacząca szczelina, przestrzeń, prawda, której nie mogą pokonać ani mój palec wskazujący, ani mój kciuk, który, prawda same atomy, z których się składają moje palce, również y, są w dużej mierze Puste, prawda? Czyli to, co nam się wydaje takie solidne, takie dotykalne, takie namacalne, okazuje się dziwnie puste i dziwnie odległe. Nawet ja siedząc na tym krześle tak naprawdę na nim nie siedzę, tylko lewituję na, nad nim, prawda? Ta odległość lewitacji jest bardzo, bardzo, bardzo niewielka, ale jednak jest, więc to, co nam się wydaje takie namacalne, takie oczywiste, okazuje się dziwnie eteryczne. Ale idźmy dalej. <laughs> Rzeczywistość, jak mówimy, no, nie składa się z cegieł, z materiału, ze skóry, z bawełny i tak to, to wszystko się składa z cząstek. Cząstki z kolei składają się z atomów. Atomy z kolei składają się z elektronów i z protonów i neutronów, no, z wyjątkiem wodoru, gdzie tam tego neutronu nie ma, jest tylko proton w środku, prawda? Ym... No oczywiście, jakby abstrahujemy od innych stanów skupienia materii, takich jak plazma, ale to w plazmie te, też mamy cząstki subatomowe, tylko tak ściśnięte, zmieszane ze sobą, że już tam tej struktury atomowej nie ma, ale są cząstki subatomowe. Um, idąc dalej, wracając do tego do, do, do tej naszej normalnej materii, mamy elektrony, które są już teoretycznie niepodzielne i mamy Neutrony i protony, które są podzielne, tam w środku są kwarki, górne i dolne, po, po trzy. I kwarki już są niepodzielne. Idąc dalej, próbując do, dowiedzieć się, z czego dalej się składają te, te, te cząstki, dochodzimy do granicy. Nasze myślenie tutaj się załamuje, dlatego że zwróćcie uwagę, że jeśli my pytamy, co to jest, prawda? To bardzo często w domyśle pytamy, z czego to jest zbudowane. Czyli ten dom, w którym ja siedzę, jest zbudowany z cegieł, zaprawy, prawda, i betonu. Tak? Z czego są cegły, prawda? No cegła to jest glina. Co to jest glina? No to są jakieś tam związki chemiczne, których sobie w tej chwili nie przypomnę. Co to jest beton, to głównie jest piasek, piasek to głównie jest kwarc i tak dalej. Więc mamy taką nawykową tendencję do tego, żeby analizować czy analizować, czyli właśnie rozbijać, tak, rozbijać rzeczy na drobniejsze elementy i w ten sposób dowiadujemy się co to jest, co to jest, to znaczy z czego to jest zrobione. I analizując materię, też zakładamy, że no skoro mamy jakieś tam cząsteczki, to te cząsteczki składają się z mniejszych cząstek, czyli z atomów, a atomy składają się z mniejszych cząstek i w końcu na końcu jest jakaś super hiper z której wszystko się składa, prawda? Takie mini, mini ziarnko piasku. Ale nawet byśmy doszli do tego mini ziarnka piasku, też zadawalibyśmy pytanie, z czego ono jest zrobione. I to nie ma sensu, to znaczy myślenie o materii jako o czymś rzeczywiście materialnym naprawdę nie ma sensu. Z ontologicznego punktu widzenia nie ma sensu, spróbuję o tym opowiedzieć może w następnym odcinku, nie w tym jeszcze. Natomiast no dochodzimy do tych elektronów i do tych kwarków, które są teoretycznie niepodzielne i tutaj. Jesteśmy w kropce, bo ciągle nie wiemy, czym one są. Ale kiedy się przyjrzymy, czym one są, to dowiadujemy się, że one też mają swoje składowe, czyli właściwości, czyli ładunek elektryczny tak zwany, czyli spin, prawda, czyli masę i tak dalej. Więc okazuje się, że te właściwości są yy, składowymi tych cząstek, ale już nie niematerialnymi, tak? Tak jakby one same były materialne. I Ostatecznie dochodzimy do tego momentu, w którym mamy tylko właściwości. Mamy, mamy wniosek, że rzeczywistość ta materialna, ta namacalna, która mnie tutaj otacza dookoła, składa się z abstraktów, z właściwości. Z właściwości w zasadzie możliwych do opisania w języku matematyki. Czym są cząstki? No to są wiązki właściwości, a właściwości to są byty, które są opisane wzorami matematycznymi. Czy to są wzory matematyczne? Nie, to są raczej właśnie elementy już bardzo abstrakcyjne rzeczywistości, już niematerialne, niestety. Muszę rozczarować tutaj materialistów raczej abstrakcyjne rzeczywistości, które są opisywalne za pomocą równań matematycznych. Oczywiście nie są równaniami matematycznymi, są czymś innym, ale niematerialnym. Rzeczywistość jest niematerialna. I teraz. Od, spróbujmy odpowiedzieć sobie na pytanie, to w takim razie, co my widzimy dookoła? Czego my dotykamy? Żeby dobrze to zrozumieć, to spróbujmy sobie zrobić kolejny taki eksperyment myślowy, polegający na rozbieraniu rzeczywistości z doznań zmysłowych. I zacznijmy od zmysłu wzroku. <laughs> Wyobraźmy sobie, że. No, patrzymy na rzeczywistość, używaj, używajmy teraz słowa spostrzegamy. Spostrzegamy rzeczywistość, która nas otacza, posiada barwy, posiada dźwięki, posiada e, walory dotykowe, smakowe, zapachowe i tak No i zdejmujemy z tej rzeczywistości jedną warstwę zmysłową, czyli wzrok. I wtedy okazuje się, że owszem, ja siedzę na tym krześle, Słyszę szum komputera, słyszę tam sapanie, pochrapywanie mojego psa. Słyszę jakieś tam szumy za oknem. Czuję ciepło, tak, bo jestem ciepło ubrany. Jestem lekko przeziębiony, więc mi jest to potrzebne. No i to jest cała rzeczywistość, jest ciemno. Tak, bo chociaż ciemność to jest w zasadzie brak światła to jest ciągle doznanie wzrokowe. Więc jakby tutaj podejść do tego, Rzetelnie, żeby nie było tej ciemności, prawda? Jest raczej nic wzrokowe. Bardzo trudno, bardzo trudno nam jest sobie wyobrazić nic wzrokowe, prawda? Bo jest albo jasność, albo ciemność. Ciemność się nam kojarzy z brakiem doznań wzrokowych, ale to jest też informacja wzrokowa, no więc no ale jakoś tam musimy sobie poradzić. No, załóżmy, że jest ciemno. Teraz dejmijmy kolejną warstwę zmysłową, czyli słuch. Czyli w takiej sytuacji. Ja siedzę prawda, na krześle, dotykam tutaj sobie przepustnicy, która jest po mojej lewej stronie, myszy, która jest po mojej prawej stronie, opieram ręce na podłokietnikach, czuję dotyk tych podłokietników, czuję dotyk myszy, czuję dotyk tej, tej przepustnicy, nic nie słyszę, nic nie widzę. Tak? Czyli jedyne, co mam do, do dyspozycji, to czucia dotykowe, temperaturowe i z wnętrza swojego ciała. Idźmy dalej, odetnijmy węch No tutaj powietrze w moim gabinecie Może pachnie lekko tutaj tą herbatą Earl Grey'em Ale niczym poza tym Więc niewiele się zmienia Odejmijmy smak, też się nic nie zmienia Raczej, no jeśli przełknę już tę herbatę to już nic Odejmijmy uczucie nacisku Czyli ja w tej chwili siedzę na krześle ale te receptory nacisku, jeśli zlikwidujemy, to już to uczucie moje, że siedzę mocno na tym krześle, że ten ciężar moich paru 10 kg nie naciska mocno na siedzisko. Nie, ja nie naciskam też plecami na oparcie tego krzesła, czyli już jest tylko dotyk, bardzo delikatny w, w, zmysł. Usuńmy teraz dotyk. I stanie się coś dziwnego: mianowicie w tej ciemności, w tej absolutnej ciszy. W tym e, w środowisku bezzapachowym, bezsmakowym, e, bezuciskowym i bezdotykowym, ja się zorientuję, że zawisam jak kosmiczne dziecko w jakiejś nieokreślonej przestrzeni, wyobrażonej przeze mnie tylko, w pozycji si siedzącej. Dlaczego w pozycji siedzącej? No jeszcze czuję, mam jeszcze propriocepcję. Jeśli przesunę moją rękę i dotknę tutaj mikrofonu, to ja nie poczuję jego dotyku, ale ten mikrofon stawi opór, prawda? Czyli ja jeszcze mam tę wiedzę, że chociaż opieram tutaj rękę o podłokietnik, o podłokietnik i to nie czuję tego podłokietnika, bo zmysł dotyku został usunięty, więc nie czuję ani jego dotyku, ani jego faktury, ani jego temperatury, ale wciąż czuję opór. Czyli wiem, że moja ręka nie może przejść dalej, więc coś jeszcze wiem. Wiem, że moje ciało ustawione jest w pozycji siedzącej i wiem, że istnieją wokół mnie przedmioty, dlatego że kiedy próbuję ich dotknąć, to chociaż nie czuję ich dotyku, to one stawiają opór moim rękom. Ale chociaż moje, czyli chociaż moje ręce są odrętwiałe, bo pozbawione dotyku, to jednak jestem w stanie wyczuć rzeczywistość dookoła siebie za pomocą tego domyślić się tej rzeczywistości za pomocą tego, że jeszcze stawiają opór przedmioty dookoła mnie. Ale usuńmy zmysł propriocepcji, czyli zmysł, dzięki któremu ja wiem, w jakim położeniu są moje kończyny, moje ciało, prawda? Bo to są pewne zmysły, tak? Jeśli ja mam Sprawną propriocepcję, to w tej pozycji wiem, że moje ręce są wyprostowane, nie muszę na nie patrzeć. Mogę zamknąć oczy i ja wiem, że moje ręce są wyprostowane w bok w, w pozycji T, prawda? Natomiast jeśli ja wyłączę te zmysły, to okaże się, że nie tyle wiszę w jakiejś dziwnej cyfrowej przestrzeni w pozycji siedzącej, ile jest mój umysł i nie mam pojęcia, w jakiej pozycji jest moje ciało. Ba, nie mam pojęcia, że mam ciało. Jest tylko umysł. Nie ma już całego tego pokoju dookoła mnie. Nie ma jego widoku, nie ma jego dźwięku, nie ma jego dotyku, nie ma jego temperatury. Moje ciało przestaje istnieć, ponieważ nie mam doznań proprioceptywnych. Więc nie wiem, że mam ciało. Ktoś może zacząć ciskać mnie w dowolnej pozycji. Wyobraźmy sobie, że wchodzi do tego pokoju jakiś olbrzym, jakiś ork. Chwyta mnie, Zwija mnie w kulkę i zaczynam mnie rzucać po ścianach na lewo i na prawo, odbijać niczym, niczym piłką po, o, o podłogę. I dopóki nie uszkodzi mojego ośrodkowego układu nerwowego, to ja nie będę miał absolutnie żadnej świadomości tego, co się ze mną dzieje, gdzie jestem. Będę kosmicznym umysłem, w kosmicznej, yy, cyfrowej w zasadzie przestrzeni. Nie zdającym sobie sprawy z tego, gdzie jest i co się z nim dzieje. A przecież rzeczywistość dookoła mnie ciągle niby istnieje, prawda? Wyobraźmy sobie, że w tej właśnie przestrzeni ja sobie ktoś mnie ustawił na, na siedzeniu, a ja jestem całkowicie, całkowicie pozbawiony zmysłów. Całkowicie, tak jak powiedzieliśmy, sobie, czyli jestem tylko umysłem. I wybucha naprzeciwko mnie granat. Takie zdarzenie dla osoby, która jest obdarzona zmysłami, jest wydarzeniem bardzo gwałtownym, prawda? Jest huk bardzo głośny, od którego mogą pęknąć bębenki, od którego mogą rozboleć nas bardzo mocno uszy, ogłuszyć ogłoszyć to, to nas może, ale ja nic nie słyszę. Nie mam słuchu, więc ten huk dla mnie nie istnieje. Jest błysk, błysk bardzo silny, który może oślepić, ale ja nie mam zmysłu wzroku więc nie widzę tego błysku. Więc zarówno hałas tego granatu, jak i huk, hałas, jaki błysk tego granatu są dla mnie całkowicie obojętne. Dalej idzie fala uderzeniowa. Fala tak silna, że może mm, urwać mi jakąś kończynę, prawda? Ale ja nie mam zmysłu bólu, nie mam zmysłu dotyku, nie mam zmysłu nacisku, nie mam zmysłu temperatury, więc ani nie czuję, że mnie parzy ten wybuch, ani nie czuję że naciska na moją skórę ta fala fala uderzeniowa, ani tego, że mi urywa rękę. Ja nawet nie wiem, że mam rękę. Więc wszystko to, co się dzieje, w tej rzeczywistości, jest całkowicie mi obojętne, i ta rzeczywistość jest całkowicie obojętna. Zwróćmy uwagę, że my nadajemy sens całej rzeczywistości dzięki temu, że malujemy ją z naszymi zmysłami. A sama rzeczywistość tak naprawdę jest pozbawiona tych wszystkich cech, które, które, które my jej nadajemy. Tak naprawdę obiektywnie w rzeczywistości nie istnieje temperatura. Temperatura jest naszym subiektywnym doznaniem, że jest nam zimno czy ciepło. W rzeczywistości tej zewnętrznej istnieje tylko i wyłącznie ruch cząstek. Szybko się ruszają, my to odczuwamy jako wysoką temperaturę, powoli się ruszają, my to odczuwamy jako niską temperaturę blask blask jest tylko świadectwem tego że są tam fotony prawda ale to my widzimy światło tak tak naprawdę w rzeczywistości obiektywnej nie ma czegoś takiego jak światło podobnie jak w rzeczywistości obiektywnej nie ma czegoś takiego jak dźwięk są tylko zagęszczenia i rozrzedzenia ośrodka prawda czyli tak zwana fala mechaniczna ale to nie jest dźwięk nie ma czegoś takiego obiektywnie jak barwa, jak dźwięk, jak nacisk, jak um, odczuć, mówię, odczucie nacisku, jak temperatura, czy odczucie temperatury i tak dalej. To my nadajemy sens wybuchowi granatu. Wybuch granatu tak naprawdę w rzeczywistości tej zewnętrznej, obiektywnej jest całkowicie beznamiętnym wydarzeniem przemian pewnych, pewnych bytów abstrakcyjnych, zwanych atomami, cząstkami subatomowymi, które mają gdzieś, czy kogoś to parzy, czy kogoś to oślepia, czy kogoś to ogłusza. Te wszystkie walory są przez nas nadane. One obiektywnie nie istnieją. Rzeczywistość wybuchającego granatu, wybuchającej supernowej, bez świata zmysłów i bez świata znaczeń, które my nadajemy temu, jest całkowicie obojętna. To są tylko przemiany tych bytów abstrakcyjnych. Jedne atomy przechodzą w drugie atomy, powstaje złoto w wybuchu supernowej typu drugiego. Te cząstki się oddalają od siebie w czymś zwanym powszechnie przestrzenią. To jest prawdopodobnie też byt dosyć mocno matematyczno-logiczny, a mało, mało realny. Ale to wszystko... Jest całkowicie obojętne na to, w jaki sposób my malujemy tę przestrzeń. I teraz zwróćmy uwagę na coś jeszcze jednego bardzo ważnego, bo bardzo często nam się wydaje, że świat zewnętrzny no ok, Marcin, opisałeś ten świat zewnętrzny jako taki mocno abstrakcyjny, że otacza nas tak naprawdę Matrix, bo de facto te cząstki subatomowe yy, to już jest matrix, to już jest rzeczywistość cyfrowa, to już jest rzeczywistość abstrakcyjna, to już jest na pewno, na pewno nie rzeczywistość materialna. No ale przecież my w jakiś sposób istniejemy. Zwróćmy, zwróćmy uwagę na to, że nasze ciało niczym się nie różni w tym względzie od tej rzeczywistości zewnętrznej, czyli nasze ciało to też jest matrix. Idźmy dalej. Nasz mózg. Nasz mózg to też jest matrix. Tam są też cząstki, atomy i cząstki subatomowe, czyli także matrix. Więc co się dzieje z tymi, naszy, z tymi naszymi zmysłami? Dociera fala elektromagnetyczna matrixowa do naszych matrixowych oczu. Nasze matrixowe oczy przesyłają matrixową informację do naszych matrixowych neuronów i nasze matrixowe neurony układają się w jakąś logiczną matrixową sekwencję. I co dalej? Tam nigdzie nie ma miejsca na doznanie koloru, tam nigdzie nie ma miejsca na doznanie dźwięku. Te wszystkie matryksowe rzeczy w naszym mózgu nie są w stanie wytworzyć doznania koloru ani dźwięku. Kolor, dźwięk, dotyk, nacisk, temperatura. To wszystko, to wszystko, czym malujemy rzeczywistość, jest wyłącznie, wyłącznie domeną wewnętrznego obserwatora, który nie jest zawarty w świecie matriksu. Więc, reasumując, mam nadzieję, że pamiętając skazanie pierwsze, gdzie ja wspominam o znaczeniu i o konstrukcie o tych dwóch elementach, jakby konstruujących naszą rzeczywistość, Mam nadzieję, że już jakby staje się jasne, że to, o co określam mianem konstruktu, to jest właśnie matrix. To jest ta rzeczywistość, która nas otacza, ta rzeczywistość, z której my się składamy fizycznie, i również rzeczywistość naszego mózgu. To jest konstrukt, to jest matrix. Natomiast znaczenie, ta warstwa znaczeniowa. Ta warstwa niefizykalna, ta warstwa subiektywna, ta warstwa barw, ta warstwa wszystkich doznań naszych zmysłowych, ale również warstwa naszych myśli, naszych emocji i naszych znaczeń, to jest warstwa cudownie niezbadana, nie wiadomo w jaki sposób istniejąca, raczej nie istniejąca na sposób atomowy, tak jak to sobie powiedzieliśmy przed chwilą. Raczej jakaś inna, raczej odnosząca się do tego bardzo starego podziału na świat materii i na świat ducha, przy czym świat materii, jak sobie przed chwilą powiedzieliśmy, jest mocno, mocno niematerialny. W każdym razie ten świat wewnętrznego obserwatora jest fascynujący dlatego, bo on właśnie, bo rzeczywistość tak naprawdę, ta cały, ten cały konstrukt rzeczywistości, no nie w tym sensie matryksowym, tak? nie w tym sensie tylko ten konstrukt rzeczywistości, ten zmysłowy, jest wytworzony przez tego wewnętrznego obserwatora, który de facto jakby powoduje, że my nie jesteśmy jak to kosmiczne dziecko w tej w tej cyfrowej pustce kompletnie zagubione, ale jesteśmy w stanie się orientować i jesteśmy w stanie jakoś funkcjonować w tej dziwnej matryksowej rzeczywistości. No, co dalej? W jaki sposób do tego podejść? W jaki sposób to posunąć się troszkę dalej w tych naszych rozważaniach? To już będzie w następnym kazaniu. A tymczasem pozdrawiam Was. Do następnego razu.